Witajcie. Kolejny film z cyklu Edukacja Alternatywna i temat po prostu strasznie trudny. Zastanawiam się właściwie, czy uda mi się spójnie powiedzieć to wszystko, co chcę powiedzieć. Ale spróbuję. Wstęp jest taki, czy może temat o uczeniu, ale nie będę go dokładnie precyzować. Bardziej o co chodzi z tym uczeniem. Wstęp jest taki. Strasznie duży teraz jest chaos, moim zdaniem. Strasznie dużo jest teraz reform. Mam wrażenie, że wszyscy, my jako rodzice i nauczyciele, czy w ogóle nawet wszyscy dorośli, tracimy trochę jakby poczucie, o co w ogóle chodzi. Trochę jest tak, jakbyśmy całkowicie odcięli się od tego, tej dawnej, czy zaczynamy się odcinać od tej dawnej wiedzy, od tego klasycznego takiego modelu, jak to się mówi, pruskiego, tak? Ale też nie do końca wiemy, do czego w takim razie mamy zmierzać i mam wrażenie, że jest po prostu straszny chaos. Tak. W innym filmie będę jeszcze oddzielnie mówić o tych różnych koncepcjach, chociaż naprawdę tego jest dużo w internecie. Ale może to jeszcze zrobię. A teraz tak, słuchajcie, nawiążę trochę do filmu, który zrobiłam przed chwilą, a który jest po prostu oddzielnym filmem. O etymologii tego słowa w ogóle. Słuchajcie, wszystkie te słowa, czytać, liczyć nawet, bo jest liczyć, tam jest cały czas ten czyt, albo uk, albo wyk. To jest cały czas ten sam rdzeń, z tego samego słowa. Nawet jeżeli w polskim to tak nie wygląda, jak liczyć i uczyć i prawda, czytać, to jednak inne języki słowiańskie nam mówią, że to jest cały czas to samo, ten sam rdzeń. I słuchajcie, to jest tak, że właśnie to czytać, uczyć, uczyć kogoś, uczyć siebie, liczyć i czcić, czyli poważać. Czyli poważać tych, którzy są uczeni, poważać czytanie ksiąg, czy same księgi, to co one przekazują, czyli prawdę. Skondensowana sprawa, tak? Jakby to wszystko jest razem. I okej, ale prasłowo to jest właśnie to wyk, czyli nawyk. To jest przystosowanie. To jest tak, że jednak proces nauki musi obejmować te dwie rzeczy. Jest coś takiego jakby ja już skrócę, mówiąc, że jakby jest czyt i tam jest to czcić i to, że tam jest prawda w tych książkach i to do tego się należy zbliżyć, do tej prawdy i dobra, bo to jak gdyby jest główny cel w ogóle uczenia się, a nie jakby tak, czy w ogóle po co, no tak. Zbliżanie się do prawdy, rozwój wewnętrzny, rozwój samoświadomości, rozwój swojego człowieczeństwa. Innych celów sensownych to ja nie widzę. To. Natomiast właśnie, to jest to, że my się zbliżamy do tej prawdy, ona nas przyciąga i to ten proces może być dosyć naturalny. Zaraz będę o tym mówić, ale z drugiej strony to jest jednak tak, że to jest pewien nawyk. To jest coś, czego my się uczymy. No właśnie, ktoś nam musi pokazać wzór, jak tych nawyków dobrych nabierać, bo jak nie, to nabierzemy złych. Jeżeli ktoś nam tych książek nie pokaże i nie będziemy widzieć kogoś, jak czyta i że to jest dla niego wartościowe i on tego nie czci, więc my też czcić tego nie będziemy, to tego nawyku sobie nie wytworzymy. Nie nauczymy się czcić nauki. Po prostu. Tak ja to widzę. A teraz w związku z tym, co dalej? Sytuacja aktualna szkolnictwa i w ogóle tej definicji nauczanie. Uczenie się. Nauka. Co to jest? Gdzieś już trochę mówiłam o tym w filmach o idealnej szkole, ale powtórzę, bo uważam, że warto. Taki był spór i chyba nadal trochę jest. Natura versus kultura. Natura a kultura.
że niby natura to była taka natura człowieka, naturalna jakaś tendencja, wewnętrzne dążenia i tak dalej, coś, czego on się nie musi uczyć, tylko ma tak w sobie, a kultura to jest coś, co właśnie jest uczone, narzucane i tak. No nie, ja to jakby nawet gdybym nie czytała tego wszystkiego jakoś, bo dużo jest informacji na ten temat, coraz więcej jest zalew jak zwykle, ale nie, nawet obserwując ludzi, to nie, po prostu jest. Natura też jest programowalna, ludzie, którzy zupełnie nawet ogłady nie mają kultury, nie mają żadną kulturę związaną, nie są, naturę mają po prostu programowalną. To jest tak, że to, czego nabyli z zewnątrz, ze środowiska, od innych ludzi, od rodziców i tak dalej, to tacy są, to sobą reprezentują. Okej? Okay? Czyli ten spór jest dla mnie bez sensu, jest dla mnie bezsensowny. Natura jest, jakby to są nawyki, po prostu. Kultura również, tylko jakby, no są różnice oczywiście. Natura to jest ta cywilizacja, kultura to jest ta cywilizacja, a natura to jest coś człowieczeństwa, jakby człowieczeństwo, tak? Ale jedno i drugie to są rzeczy jakby nabywane. Tak. Więc cały ten spór jest bez sensu. Inna sprawa, ten człowiek, który się rodzi jako biała karta, no to też nie, to też tak nie jest do końca, bo ma pełen potencjał. To nie jest takie zero, co się rodzi, taki nic. Nie, z różnych koncepcji wychodzi, że nie. Jest pewien startup, jest pewne wyjście. Rodzi się dziecko i ono ma tak, po pierwsze pełny naprawdę potencjał. Absolutnie, każda jednostka ma zupełnie pełny potencjał, tylko potem są tak, różne czynniki biologiczne, absolutnie biologiczne, fizyczne, tak, w sensie nawet jego, jak gdyby, czy to jest, by było dobra ciąża, czy zła ciąża, potem rozwój, tak, jak gdyby, hormony, nie hormony, jak to dziecko było odżywiane i tak dalej, to jest taki element cielesny, potem do tego dochodzą emocje, co też buduje, wpływa bardzo, bardzo, bardzo. Potem jest oczywiście środowisko, rodzice, ludzie i tak dalej. I to wszystko ten potencjał w pewien sposób ogranicza, ale daje też jakąś opcję. To dziecko się dostosowuje z tym całym potencjałem do zastanej sytuacji i zostaje to, co uda mu się rozwinąć. Po prostu. Jeżeli rodzice mają jakąś tam fajną pasję, jakoś tam, to on ten potencjał jakby to też rozwinie, tak? Jeżeli w danym środowisku jest coś tam, to ono też to będzie miało, tak? Na tej zasadzie. Tak jakby to zachowa, bo będzie jakaś interakcja, jakby tak? Będzie miało możliwość rozwoju. A jeżeli coś okaże się na przykład niepotrzebne, przeszkadzające w tym potencjale, no urodzi się człowiek, nie wiem, w mieście, a nie w buszu na przykład, no to pewnych rzeczy, pewne elementy z potencjału po prostu nie będzie miał świetnego słuchu i nie, na przykład tak, o ile nie urodzi się w rodzinie absolutnych, świetnych muzyków. To tak, natomiast tak, no to jest, czyli tak, czyli jest ta fizyczność, są te emocje, są to środowisko, ci rodzice, ale oprócz tego są jeszcze inne rzeczy, z którymi to dziecko jakby przychodzi, czyli ten potencjał jest, ale i są inne rzeczy, czyli takie, bym powiedziała, elementy, które się przebijają, jest coś takiego, że no jednak ileś tam tych inkarnacji już było, a jeżeli dusza jest stała, no to ich było mnóstwo i tak naprawdę to jest tak, ja tak uważam, tak czuję, że te talenty, te umiejętności, one się też akumulują i wtedy, kiedy trafi się na odpowiednią sytuację i jest to zgodne z celem duszy, z jakim dusza się wcieliła, życiowym, to te szufladki się otwierają, bo niby nie mam wiedzy takiej świadomej o tych poprzednich inkarnacjach, ale te umiejętności, zostaną ta tendencja na przykład do nauczania się, tak, rozwoju, czy w ogóle jakieś muzyczne, jakieś talenty, to się nagle okazuje, że one są. Czasami są pomimo tego, że środowisko było niesprzyjające.
jeżeli to jest na przykład w celu tej duszy. Ja na przykład mam bardzo dużo trójek, czyli to jest kreacja i może nie miałam aż takiego środowiska, żeby to rozwijać, no ale mam tego dużo. I skąd to pochodzi? No z tych może poprzednich wcieleń, a może po prostu to jest moim, no, mojej drodze życia, moich celach życiowych na to wcielenie i dlatego to jest mi po drodze z tym. To się zachowało, to mi pomaga. Więc dziecko białą kartą nie jest też. Więc tu jest pewien złoty środek, tak? Nie jest białą kartą i przychodzi już z czymś. Ale z drugiej strony są te oddziaływania różne na nie i to, co z czym przychodzi, jest w pewien sposób kształtowane i ograniczane. Tak to widzę. Tak. I teraz właśnie znów to, co mówiłam w tych filmach o idealnej edukacji, no mamy ileś opcji, naprawdę mamy wiele opcji, kiedy uczymy siebie jako dorosłych, czy w ogóle uczymy swoje dzieci, czy w ogóle jako nauczyciele. Nawet nikt nie jest zmuszony pracować w jednej szkole, tego też totalnie nie rozumiem, to są klapki na oczach. Ja pracowałam praktycznie we wszystkich możliwych szkołach państwowych, prywatnych i językowych, po prostu dlatego, żeby zobaczyć, sprawdzić jak jest. Tak, o co chodzi? Może chciałam mieć pełną wizję. Nie trzeba tak robić, ale uważam, że w pewnym momencie jak... no ja miałam taką tendencję, nie będę jakby oceniać, co jest dobre, co złe. Akurat w tej kwestii. W każdym razie trzymać się jednej szkoły nie trzeba i również trzymać swojego dziecka też koniecznie nie trzeba w jednej konkretnej jednostce jakiejś tam szkolnictwa, bo uważamy, że inaczej nie można. Można! Jest naprawdę mnóstwo opcji. No jest teraz, jakie są te opcje i oceńmy je w pewien sposób. Słuchajcie, w jedną mańkę albo w drugą mańkę troszeczkę, tak? Zacznijmy od tej takiej ostatnio bardzo, bardzo krytykowanej, bardzo reformowanej i jakby bez efektów. Czyli szkolnictwo państwowe, szkoła systemowa. Co z tym jest nie tak? Słuchajcie, dla mnie to wszelkie te reformy są jednak troszeczkę bez sensu, bo dla mnie tam jest tak, że wyjściowo faktycznie ten system jest zbytnio systemem. Tam naprawdę zbyt duży nacisk jest położony na tą biurokrację, na tą maszynę, na ten system, nie na człowieka, nie na relacje. W związku z tym jednak to ciąży ku systemowi totalitarnemu, gdzie ta jednostka, ten uczeń, nawet nauczyciel. Wiem jak to jest, ja przecież sama uczę. W tej chwili nie, ale wiem. Jest zobligowany do wielu rzeczy naprawdę zupełnie niepotrzebnych, a przede wszystkim jest ta hierarchiczna struktura zbyt hierarchiczna, zbyt w tych trybik, jest się takim trybikiem w tym wszystkim. I to jest tak, że zbyt dużo jest papierologii, zbyt dużo jest narzuconych zasad i reguł, jakichś tam szablonów i tych testów i tego wszystkiego, że człowiek praktycznie nie może się w tej klatce ruszać. I co się dzieje? To stwarza, bo już mówimy o tym uczniu, ten uczeń po prostu, z takiego systemu wychodzi uczeń, który nie nauczył się samodzielności, nie jest wewnątrz sterowny, bo nie miał możliwości się tego nauczyć, bo nie wolno mu nic było samodzielnie praktycznie zrobić. To jest ewenement, jeżeli jest mu wolno coś zrobić samodzielnie po swojemu. Więc to jest taka, natomiast jest system zewnętrzny, któremu dokładnie mówi, co ona zrobić, powiedzieć, kiedy, po co i jak. Dokładnie mówi, czy ma wybrać B, czy C i tak dalej. Nie ma, i coraz mniejsze jest, bo kiedyś było lepiej, coraz mniejsze jest pole do zastanowienia się i myślenia w ogóle. A myślenie oznacza pewien chaos i myślenie oznacza wolność. Więc to jest, bym powiedziała tak. Zewnętrzna dla ucznia monarchia, czyli totalne zarządzanie nim od góry, pasowanie w system, a wewnętrznie to jego uczy anarchii. Anarchia to jest brak zarządzającego.
ale to jest brak zarządzającego w środku tego ucznia. Uczeń w środku nie czuje, że ma prawo coś robić, jest totalnie, czuje się jak niewolnik, nie ma wolnej woli. W związku z tym bardzo trudno jest mu się zdecydować w ogóle, co on lubi, co on chce, na jakie studia, potem pójść, kim chce być i czeka, aż mu się to poda na tacy i dla tego tylu jest konsultantów w Ameryce zawodowych i tak dalej, którzy mówią temu uczniowi, co on ma robić tak naprawdę, bo on sam nie wie. Przez tyle lat uczenia się on tego nie zdążył zauważyć i wiedzieć. Jest cały czas niepewny siebie. Wewnętrzna anarchia. Tam w środku nie ma osoby, nie ma tożsamości utworzonej, wolnej jednostki z wolną wolą, która by powiedziała, ja tu rządzę, ja wiem czego chcę. Natomiast jest monarchia zewnętrzna. Powinno być odwrotnie. I taką opcję widzę w sumie w tej, po tej drugiej mańce, po drugiej stronie, że w tych szkołach alternatywnych jest jednak tak, że w unschoolingu, tak, czyli taki homeschooling, domowa szkoła, ale taka unschoolingowa, ale homeschooling też tym może być, tak, wszelkie szkoły demokratyczne, szkolnictwo alternatywne, to powiedzmy nie bez przemocy, Montessori, różne szkoły. Wszystkie szkoły, które mniej stawiają na system, a bardziej na jednostkę i które mniej jest jakby motywacja zewnętrzna i zewnętrzne narzucanie, a bardziej stawiamy na człowieka. I co? I dzięki temu tworzymy, bo tak jak mówiłam wcześniej, to jest jednak tak, że my pewne nawyki chcemy wyrobić w tym człowieku, w tym uczniu, tak? Nauczyć go pewnej dyscypliny. Ale jeszcze raz do tego wrócę za chwilę. Chcemy, żeby wychować takiego człowieka, wykształcić takiego człowieka, który będzie miał monarchię wewnątrz i jedynowładztwo. Tam w środku będzie pewna tożsamość, będzie człowiek z wolną wolą, jednostka, która powie, że ja wiem, kim jestem, wiem, czego chcę, wiem, na jakie studia chcę iść, wiem, kim chcę być w życiu, wiem, jakie mam cele. I po prostu, nie że po trupach do celu też, ale biorąc pod uwagę prawdę, dobro, wszelkie jakby moralność i tak dalej, dotrę do tego, zrealizuję ten swój cel, pójdę za swoją misją i wizją. Natomiast zewnętrznie to powinna być anarchia, czyli jednak taki libertarianizm i anarchia, takie coś jak, boję się przez słowo anarchia, bo nie rozumiem, co to znaczy, takie coś jak szkoły demokratyczne właśnie, albo tak jak dobry homeschooling, dobra szkoła domowa, gdzie jest spora anarchia, bo ja będę o tym szczegółowo kiedyś mówić, albo tak jak unschooling, czy wolne szkoły. Czy wszędzie, czy Montessori, czy wszędzie tam, gdzie się stawia na proces samodzielny dziecka, uczenie się samodzielności, samonauczanie, odkrywanie i tak dalej. Tam wtedy jest, to jest właśnie zewnętrzna anarchia. Nie ma narzuconych stałych szablonów, teraz masz to i tak dalej. A może być ewentualnie ustalony jakiś tam grafik, no tak jak ja na przykład robię z dzieckiem, ale jest to wybór, jest to jakiś konsensus i tak dalej, i tak dalej, a nie, że ktoś za nas decyduje. Okej, czyli dla mnie to jakby dlatego właśnie systemówka nie, bo to jest wewnętrzna anarchia, a zewnętrzna monarchia, a powinno być odwrotnie. Natomiast wszystkie alternatywne systemy raczej tak, bo tam jednak dążymy do wewnętrznej monarchii, a zewnętrznej anarchii. Mam tu w tym wszystkim tylko jednak jedno ale. Moje ale jest takie, bo jak już jesteśmy po tej stronie alternatywy jednak edukacyjnej, i z taką nadzieją, że kiedyś systemowa szkoła po prostu przejdzie na tą alternatywę i już jakby nie będzie potrzeby na alternatywę, tylko jakby cała szkolnictwo będzie takie. Mam jednak taką obawę troszeczkę, że te alternatywne szkoły, tam jest jednak popuszczenie, to jest takie trochę jednak, czasami mam wrażenie, wychowanie bezstresowe, tak jak słuchałam na przykład, jak to wygląda w wolnych szkołach, czy w demokratycznych wypowiedzi dzieci, okej, ale tam jednak idziemy w kierunku czegoś takiego, czasami, tak, bo nie wszędzie tak jest, właśnie. Idziemy w kierunku czegoś takiego, jak na przykład rodzice czasem mówią o unschoolingu,
że właściwie zostawiamy to dziecko samemu sobie. Ok? Czyli ono na przykład jest w tym domu, w szkole domowej i właściwie robi co chce i chodzi spać o której godzinie chce i w ogóle nie wszystko jest chce. Takie, to jest trochę wychowanie bezstresowe, ale ja nie uważam, żeby to było dobre. Ale to jakby ta alternatywa i to ten unschooling, to wszystko, to nie powinno być zostawienie dziecka samemu sobie, bo kilka aspektów. Mówiłam o tym w innym filmie, ale powtórzę krótko. Dziecko fizycznie to się rodzi oczywiście i kształtuje przez jakiś czas, do 18 roku życia, jak to się umownie twierdzi, i wtedy jest dorosłe. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak te ciała pozafizyczne. Jest na przykład ciało eteryczne, które kształtuje się dopiero około 7 roku życia. Wtedy dziecko jest takie bardziej zintegrowane w sobie. Dopiero wtedy, tak? Do 7 roku życia. Dlatego do 7 roku życia one nie powinny być w żadnych systemowych układach typu przedszkola i żłobki dłużej niż godzinę dziennie, może dwie, tak uważam. Powinny być w bezpieczniejszych środowiskach, gdzie jest duża ilość dorosłych i to bliskich dorosłych. Około 14 roku dopiero kształtuje się to ciało astralne, czyli emocje i uczucie stabilne i takie też chcenia, niechcenia, pewność siebie i takie tam. I dopiero wtedy tak naprawdę to dziecko potrafi samo całkowicie wybierać, potrafi na przykład odsiewać dobro od zła, informacje, właśnie postrzegać też, co jest dobre, co jest złe. No właśnie, a do tego momentu nie. Do tego momentu potrzebuje prowadzenia. A około 21 roku życia, czyli nie 18, jest mentalne ciało tworzone, czyli pełny system jakby postrzegania i rozpoznawania mentalnego, tak? No i nie wchodzą w szczegóły, co sobie poczytajcie w internecie. Więc to jest tak, że nie można dziecka zostawić samemu sobie. To samo zresztą mówi na przykład Gabor Mate, który mówi, że nie może być tak, że dzieci są zostawione samym sobie, gdzieś na przykład w domu, albo nawet w szkole demokratycznej, gdzie jest na przykład tylko jeden nauczyciel na wielą, dużą ilość dzieci i te dzieci są głównie same ze sobą. Okej, to jeszcze różnie bywa, bo jeżeli jest bardzo duża różnica wieku, to też jest fajne, bo mogą być dzieci, które są faktycznie nastolatkami i jedne mogą się uczyć od drugich, ale uważam, że obecność nauczycieli, czy wielu nauczycieli jest niezbędna. Bo to jest obecność dorosłych, którzy mają wszystkie już te ciała zespolone, przynajmniej powinni być i powinni być zintegrowanymi osobowościami, dojrzałymi ludźmi, świadomymi z ludźmi na drodze rozwoju, którzy pokażą, co to jest prawda, co to jest fałsz, co to jest dobro, co to jest zło po prostu. I tu możemy właśnie wrócić do tego rdzenia, czyt, tak? Czyli czytanie, liczenie i to uk, czyli wyk, czyli nawyki. Teraz skąd dziecko ma nabyć takich nawyków dobrych, na przykład na zasadzie dyscypliny, jeżeli na przykład nie widzi wokół za dużo takich przykładów, na przykład nie ma dostatecznie dużo nauczycieli, z którymi można by nawiązać relacje, a relacje są głównie na przykład tylko z rówieśnikami. Tak jest w szkole systemowej, ale też w innych szkołach, gdzie jeśli dzieci przebywają tam za długo, jeśli nie ma tej równowagi pomiędzy dom a szkoła. Dlatego, okej, szkoły alternatywne, super, tylko że jeżeli tam te dzieci siedzą znowu, powiedzmy, od godziny 8 do godziny na przykład 17, to jest dla mnie za długo. Bo nie ma równowagi w tym momencie między dom a szkoła. Dla mnie tak naprawdę to już lepiej kiedyś było, za komunizmu, jak się do 12 czy 13 wychodziło ze szkoły, pół dnia było w szkole, w małych grupach, tak? Tak jak ja chodziłam do małej szkoły. A pół dnia to było się we wspólnocie. Wspólnocie i to nie tylko właśnie z rodzicami, tylko we wspólnocie. Babcia, dziadek, duże rodziny, sąsiedzi, dzieci z podwórka. To był taki miks sądyrdum, tak?
takie coś właśnie jak na przykład w Continuum, koncept, w Continuum, takiej jakiej książce pani Lidloff opowiadała o życiu we wspólnocie, która kształtuje dziecko, kształtuje jego nawyki. I to jest właśnie nauka, uczenie. Czyli nauka ma dwa aspekty. Dziecko samo z siebie, tak, jest w stanie oczywiście się nauczyć, nawet samo z siebie, jak ma dużo motywacji i ma jakby źródła, środki z internetu, z innych miejsc, od innych dzieci, okej. Nabędzie prawie każdej wiedzy, tak samo jak ten eksperyment z uczeniem się ze ściany, tak? Nabędzie wszelką wiedzę, od siebie i nim wytłumaczą, nie było żadnych dorosłych, tak? Okej. Ale już od siebie, w sensie zrozumienie, co jest dobre, co jest złe, bo internet jest u mnie dobrze bagnem. To, co dzieci przekazują sobie, to też jest czasami bagno. I tylko i wyłącznie dorosły człowiek, bliski, z którym się nawiązuje relacje, stabilny emocjonalnie, który ma wszystkie te ciała rozwinięte, czyli i mentalnie jest stabilny, już rozwinięty, i emocjonalnie, czyli to ciało astralne ma rozwinięte, dorosły, i to ciało eteryczne oczywiście. Taki człowiek może być wzorem i być źródłem dobrych nawyków. Także uczenie to nie jest tak, że to będziemy jakby... Generalnie jesteśmy po stronie alternatywnej szkoły, bo powiedziałam. Wewnętrzna monarchia, zewnętrzna anarchia. Ale oprócz tego cały czas muszą być te dwie rzeczy. Podążanie za dzieckiem, okej, za jego talentami, celem życiowym. Niech ono samo się uczy, będzie wewnątrz sterowne i wewnątrz motywowane, tak? Wewnętrznie motywowane. Ale nawyki, dyscyplina, dobro, zło, moralność, to ma się nauczyć od nas. Od dorosłych. I to jest dla mnie istotne, bo pytanie, czego my chcemy, bo jeżeli chcemy po prostu wykształcić takie dzieci, które są okej, bardzo inteligentne, cwane, jakby sobie świetnie poradzą w życiu i jakby będą zostawione na przykład samym sobą na takiej szkole wolnej, tak, i będą większość czasu z rówieśnikami, świetnie na przykład będą grały na gitarze, będą po prostu muzykami, potem tak, okej, ale gdzie jest tu w tym wszystkim rozwój, świadomość i moralność? Jeżeli to była stara dusza, okej, to ona sobie i tak poradzi, tak, ale ja wychodzę z założenia, że teraz w takim świecie, jak żyjemy, w tej epoce, w której żyjemy, to jest ten moment, kiedy skończył się czas nawet tajnych stowarzyszeń i elity, która miała otrzymywać tą wiedzę i się rozwijać, świadomość rozwijać. Teraz nadszedł czas, kiedy tak naprawdę każdy ma szansę i każdy powinien mieć dostęp do tej wiedzy, żeby się rozwijać. I moim zdaniem to już jest tak, że już nie można mówić, że jakby ta wiedza mi nie dotyczy. Nie. Właściwie powinniśmy nastawić się na tworzenie, na kształcenie takich świadomych jednostek, a świadomych to znaczy moralnych i takich, którzy będą się rozwijać swoją świadomość, a nie poprzestawać tylko na swoim małym poletku. Bo jak kiedyś mówiłam, że to jest satanizm i egoizm, tak? Będę gitarzystą, będę grał i będę z tego miał dobrą kasę i utrzymał swoją rodzinę. Okej, ale co robisz dla świata? A co robisz dla rozwoju całego człowieczeństwa? Rozwoju duchowego swojego? Nic? No to nie o takie wychowanie chodziło i nie o takie kształcenie. Na koniec powiem jeszcze tylko, właściwie przeczytam kilka cech, które sobie wypisałam. Cech ucznia. Dobrego ucznia. Powinno być w filmie pod tytułem Mamo, co to znaczy dobry uczeń. Może i będzie w takim filmie. W każdym razie kilka cech. Wypisałam to z wykładu Manly Halla, który zajmował się ezoteryką. Znał się na tym. Należał do innego stowarzyszenia. Ale to są czasy niedawne, więc jakby to jest coraz bardziej ujawniane. I słuchajcie, on powiedział właśnie, że nauczyciel to jest ten, który przekazuje wiedzę, ale też jest mentorem, jest wzorem dyscypliny i w ten sposób uczy właśnie dyscypliny i jest przewodnikiem.
I kimś takim powinien być rodzic, kto jest pierwszym nauczycielem. Właściwie zawsze, nigdy nie przestaje być nauczycielem dla swojego dziecka, nawet jak to dziecko już jest, mam wrażenie, dorosłe. Bo jest cały czas krok do przodu. I nauczyciel, i rodzic. Tak, w tej definicji się zawiera. A teraz uczeń. Słuchajcie. Dedication. Oddanie. To cechy, tak? Oddanie tematowi, temu, czego się uczy. Samodyscyplina. Cechy ucznia, dobrego ucznia. Samokontrola. Rozumiecie różnicę? Samodyscyplina. Samodyscyplina potrafi... Dzieci tego nie potrafią teraz. Masakra. Masakra. Nie potrafią sobie ułożyć planu dnia. Jak przechodzą na homeschooling, to bardzo potrzebują pomocy rodziców. Ale potem szybko wchodzą w to, jeżeli. Ale samokontrola to jest coś takiego, że dziecko samo kontroluje tak naprawdę rezultaty swojej pracy i swój proces uczenia się. To ono powinno to robić. Trzeba, powinno patrzeć i się tego nauczyć, ale docelowo to ono jest tym, który to wykonuje. Samokontrola. Cierpliwość, determinacja, ciekawość, entuzjazm i osobisty, ukształtowany charakter. Kształtuje się ten charakter w miarę nauki, w miarę lat. I co to znaczy ten charakter właściwie? Tu mam tak, spiritual insight, czyli taki wewnętrzny wgląd duchowy, czyli obserwacja siebie wewnętrzna, tak? To, co mówiłam w innym filmie o słowie respect, czyli patrzę na siebie jeszcze raz ponownie, jednocześnie mam do siebie szacunek. To jest poczucie własnej wartości też, tak? Że ja obserwuję siebie, patrzę na swój rozwój, patrzę na siebie, jednocześnie mam, to jest źródło mojego poczucia własnej wartości i samooceny. Osobiste, tutaj jest integrity. Integrity to jest coś takiego, że to jest integralność, ale tak się u nas po prostu nie mówi. To chodzi o... nie wiem właściwie, jakie jest polskie jedno słowo. To jest spójność. Spójność i logiczność naszych poglądów i naszego postępowania. To, co kiedyś mówiłam o trójkącie, tu powinna być spójność i harmonia. Myśli, słowa, uczucia i czyny. To jest ta spójność czy integrity. Jakby poglądy można zmieniać, tak, to w procesie można zmieniać, można też przyznać się do błędu i tak dalej, i tak dalej, ale to chodzi o to, żeby nie być jak chłągiewka. Spójność pewna, a charakter to musi być coś, co jest spójne, co jest właśnie dyscypliną i ciężką pracą ukształtowane. Wiemy, kim jesteśmy, wiemy, czego chcemy. Tak, samoświadomość taka. Pozdrawiam.